Mówicy, Kimaneczku, co tam, jak tam widzowie? Witam was na kanale FPS Mobile'a. Dzisiaj zobaczymy pasa, to znaczy pasa. Operację w Critical Ops nową, taką fajną, majestatyczną. Tak, no i zaczynamy sobie tutaj względnego zadania. Dzisiaj wyszła, dzisiaj jest 7.3.2023. No i tak, zaczynając, no to mamy Black Metal Case. To chyba była ta skrzynka, która kosztowała 1000 jakby tych kredytów. Mamy tutaj na początku i nie jest za darmo. Za darmo raczej mamy tutaj natomiast właśnie o 50 kredytów. Skrzynka tiru drugiego później jest i ona nie jest za darmo, chociaż nie, kurwa, chyba powinna być, bo to jest chuja warta skrzynka, tak moim zdaniem. Może dla ktoś, kogoś, kto to kolekcjonuje, no to okej, okay, nie? Ale tak o, no to po co nam to? Nie wiem. Nie, wlosujesz jakiś skin, nie dostaniesz jakieś 50 dublikatów czy 100, no to opłacalna rzecz, nie? No, ale pomijając to, mamy później premiumkę, kolejne 50 kredytów, też darmowe, później mamy standardzika, kolejną skrzynkę tieru drugiego, ale jaja. I ono to oczywiście też nie za darmo, ale za darmo raczej, natomiast mamy 50 kredytów, później skrzynka nie tieru drugiego, a trzeciego, a tutaj widzimy, że po prostu, no, poświęcenie ze strony twórców. Później mamy standardzika, znowu 50 kredytów za darmo. Premiumkę, skrzynka tieru nie trzeciego, nie drugiego, a tieru czwartego. To już jest bardziej opłacalna skrzynka, więcej zwrotu, na przykład w niebieskich z niej dostaniemy. Później mamy standardzika, za darmo 50 kredytów, skrzynka tieru piątego, więc to już jest git. Standardzik i kolejne 50 za darmo i mamy kosę Moon Crash. W sumie nawet ładna jest, ciekawa. Została też nowa właśnie kosa. No nowa, no i od jakiegoś czasu już jest, nie? Ale też był epic na nią mały, kiedy wychodziła bez skina. Taki kastet połączony ze sztyletem po prostu. Kunajem, ale prawie to samo chyba, nie? No i rękawiczki Stellar Crush też nawet wyglądają, trochę ciężko pikseloza jest, jak się patrzymy tutaj w wewnętrzną stronę tych rękawiczek. Wewnętrzna ok, wygląda, ale wewnętrzna to już troszeczkę coś zawiodło z tego, co widzimy, nie? No i co? 20 tierów, to jest that's all what we got here. No właśnie. No i teraz pytanie, czy to się opłaca? Teoretycznie tak, nie? Z tego, co tu widzimy, no to chyba 300 kredytów jest zwrotu. Z tego wszystkie są za darmo, więc jak nawet nie kupicie pasa, to macie 300 kredytów, nie? Następnie skrzynka Metal Case, Black Metal znaczy się. No to ze skiny, jakie możemy tutaj zgarnąć, no to są takie. Proszę bardzo. No, fajne takie, nie? Rocka można słuchać. Ale skiny są nawet git, nie? Ładnie zrobione nawet. Ale coś tu się znajdzie nawet do KSG, do Akacza. No, tutaj nawet tier 5 jest git. Czwórka też niczego sobie. No, jest git, a trójka? Nie, no trójka też jest fajna. Więc minimalny tier, jaki możemy tu dostać, to tier 3. A wygląda nawet majestatycznie. Skrzynka warta 1000 chyba była, nie? Z tego, co kojarzę. Więc tak jakby tu mamy w skrzynce 1000 kredytów, no i w innych skrzynkach wiadomo też, nie? No i teraz właśnie pytanie, powrót do pytania, czy się opłaca. No teoretycznie tak, jak chcecie wbić szybką kosę i rękawiczki, to możecie sobie to kupić, nie? Bo to tylko 20 tierów. Nie wiem, ile maksymalnie na cały karnet jest expa. Coś tam było, chyba że każdy tier ma 5 koła, więc nie wiem. Czy na pewno tak jest, ale operacja też kosztuje 1000 kredytów, nie? Nie kosztuje 2000, tylko 1000, więc no. Tu już patrzcie, tu rękawiczki wyglądają nawet, nie? A niż w przybliżeniu. No ja sobie to kupię w sumie, bo tak. Black Metal Case, co? Bierzemy, o, fajnie. Git. No i co? Była też chyba jakby inne przecieki dotyczące jakby, nazwijmy to, drugiej części jakby tego C-pasa. Tam były chyba też inne rękawiczki, no i jakaś tam kosa. I zgaduję, że tamten drugi pas też będzie miał 20 tierów, czy tam 30, albo nie wiem, 80, nie? Skoro to jest 20, zazwyczaj one mają
właśnie, co jak oceniam pasa, czyli operacji, no to no, zależy pod jakim względem to chcemy rozpatrzeć. Pod względem skinowym, no to jest no, bieda z nędzą, nie? Chleb z solą. Ale jeżeli chodzi o wbicie, nie? Jakąś szybką kosę, trzy rękawiczki, no to jest to opłacalna rzecz, nie? Bo 20 leveli, no to kurwa wbijemy w moment. Przecież nie wiem, 50, czy tam nawet nie starając się w właśnie karnecie, gdzie jest 100 leveli, to można na luzie do 20 leveli w jeden dzień dojść. Nie starając się, podkreślmy to, nie? Bo no, ja się nie staram, to jak wychodzą pasy, to wiecie, ja tak nie masturbuję tego jakoś wybitnie. No, więc to opłacalne jest, jeżeli chcecie szybką kosę, ale jeżeli chcecie więcej skinów, to nieopłacalna rzecz, nie? No plus co kosztuje 1000 kredytów i macie tylko 300 wzrotu. Za to macie właśnie rękawiczki kosę, nie? Więc zależy jak chcecie to rozpatrzeć. No wiadomo, kosa, rękawiczki, no to tak czy siak to jest jako tako warte. Nawet dużo, ale... No i skrzynki też, nie? Więc pod względem jak wzrotu, no to niby jest jakiś, ale nie w skinach, nie w kredytach, nie? Więc jeżeli chcecie kupić następny pas, nie wiadomo tam, ile tam też będzie leveli, no i może tam ten pas kosztować właśnie na przykład taki 1000, to znaczy 2000, nie zależy właśnie od leveli. Jak znowu będzie 20 leveli, no to pewnie też będzie kosztował 1000, jak będzie ich 80 czy setunia, no to z powrót będzie pewnie do 2000, nie, za cały karnet. Jakieś tam darmowe rzeczy będą, nie? No, jak pasa oceniam, bieda go jakoś tak ocenić pod względem właśnie takich typowych pasów czy operacji. Taka, nie wiem, szósteczka, siódemeczka, no. Pod względem, że jest krótki, można szybko go widzieć, szybko dojść do kosy, no to okej, ale z drugiej strony, no to tam mało trzeba się starać, żeby to odebrać. A niby miały być te operacje takie fajne, że trzeba się postarać, żeby dojść do kosy czy do jakichś fajnych skinów, nie? Żeby ludzie mieli jakąś uciechę z tego. No to taki chuj. Macie 20 leveli, rękawiczki, kosy od razu, nie? No. A dobra, to było na tyle w tym odcinku, 8 minut, ale idealnie przedłużone, haha. Dobra, no to było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tego pasa i na ile i czy go kupiliście, tego typu sprawy. No, no i to tyle. No.